A jeżeli ktoś chce się przydupcyć, to się przydupcy nawet do tego, jak... Ja kocham brzozy. Nigdy ci się nie zdarzyło nic głupiego? Wyjęłam ci z ręki. Panie, kto by tak kradł? My właśnie wracamy od weterynarza. Ostatni raz byliśmy dzisiaj. Ostatni zastrzyk, bo Dalia przez okres 2 tygodni dostawała co 3 dni zastrzyki z antybiotykiem, bo okazało się po wszystkich wymazach i tak dalej, że ma klebsilla. To było przyczyną wszystkich naszych problemów. Na ten moment Dalia nie ma żadnych objawów. Zresztą zobaczcie, ile Dalia ma tutaj badań wszystkich porobionych. Krew, tarczycę, mocz, wszystko miała zrobione. Na ten moment nie ma żadnych objawów. Dalia czuje się o wiele lepiej, co wczoraj, żeśmy też już rozmawialiśmy o tym, że jest bardziej przytulaśna i się chce bawić, i biega, i szaleje całkowicie inaczej niż było przed tym leczeniem, więc super. Pani doktor powiedziała, że możemy się umawiać teraz na konsultację z okulistą, ponieważ została wyleczona. Gdyby coś się działo, no to ponownie przychodzimy do weterynarza i będziemy robić wtedy wymaz. Natomiast na ten moment nie jest on potrzebny, żeby męczyć psa i tak dalej. No, trzymam kciuki, że to już jest koniec. Jestem bardzo dobrze nastawiona. Dalia oczywiście mnie pewnie całą zdrapała, ale jesteśmy mega szczęśliwi, że się udało i że widać, że ona się czuje lepiej. I z tego wniosek jest taki, że gdy dostaniecie diagnozę, nieważne czy wy, czy wasze dzieci, czy wasze zwierzęta, u weterynarza, doktora, okulisty, gdziekolwiek, to konsultujcie to jeszcze raz. Po prostu. Pisali tam komentarze, że o, dlaczego żeśmy tego nie skonsultowali i tak dalej, i tak dalej. No, Dalia miała najlepszą opiekę, jaką mieliśmy, jaką mogliśmy jej dać i jeżeli ktoś nas zna, to doskonale wie, że dbamy o nasze zwierzęta, jak nie każdy dba o swoje zwierzęta, więc tego typu zarzuty są jak dla mnie śmieszne i w ogóle nie powinny mieć miejsca. Są ludzie, którzy w ogóle z psem nie chodzą do weterynarza, więc ktoś, kto strasznie dba, przejmuje się tym psem i jeździ i robi badania tylko u tego samego weterynarza, no nie zasługuje na żadne jakieś takie głupie teksty. Tak mi się wydaje. Ale z naszego błędu, bo przyznaję się, że jest to błąd, mogliśmy to zrobić wcześniej, wyciągnijcie też własne wnioski. No, z jednej strony jest to błąd, ja rozumiem. Tak, ale no. Idziesz do tego lekarza, on ci mówi coś, wierzysz mu, w jego wiedzę i to jak wszystko. Idziesz do internisty, do lekarza rodzinnego, no to nie idziesz do drugiego, no tak, nie? Tak, bo wierzysz w to, co ci mówi, wierzysz w jego wiedzę i tak dalej, no nie? Więc... Tak. Myśmy też wierzyli w wiedzę i tak. Potwierdzoną w ogóle jakimiś tam jego badaniami też. Tak, no tak, bo Dalia miała to badania. To nie było tak, że on ją zobaczył i o tym wie z matą, no nie? Tylko ona miała badania normalnie krwi i wszystkiego. To nie jest też tak, że... No tak, no, ale rozumiem, wiesz, chcę całą tą sytuację wytłumaczyć, że jest to jakby nie było trochę błąd, ale błąd, który mógł popełnić każdy. I na przykład mnie trochę zabolały te komentarze jakieś, że nie wiem, że truliśmy psa, gdzie... No, nie. Możesz tamtędy też przejechać. Tak. No. Gdzie Dalia naprawdę dostała od nas mega dużo opieki. Co do minuty, żeśmy pamiętali, jeździliśmy na złamanie karku, odwoływaliśmy jakieś swoje rzeczy, plany, spotkania, bo okazało się, że na przykład, nie wiem, Dali kończą się tabletki i różne były sytuacje, o tysiącu nie wiecie, bo wiecie tylko ten i po prostu zraziły mnie te komentarze, dlatego chciałam to tutaj wszystko poruszyć. Niemniej zwrócić uwagę po całej tej sytuacji, że warto konsultować to z dwoma weterynarzami czy dwoma osobami. Natomiast najważniejsze jest to, że Dalia czuje się lepiej i fajnie. Ale też chciałam swoje powiedzieć, no po prostu, nie? Czułam taką potrzebę. Najwyżej tego nie dodam. Znaczy, kto chciał, to zrozumiał, o co mi chodzi i jaki był przekaz, a jeżeli ktoś chce się przydupcyć, to się przydupcy. Ja idę teraz do Teddy'ego, po dynie, bo powoli zaczynamy u nas jako okres jesienny. Dalia cisza. Mikołaj śpi, więc ja idę. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałam z gdzieś 2-metrowym ponad drzewem, idąc przez cały sklep. Kupiłam pierwszą brzozę. Strasznie się cieszę, nie wiedzieliśmy, czy nam wejdzie do samochodu, ostatecznie weszła. Ona jest taka trochę, powiem wam... Słaba. Potrzebuje odżyć, mam nadzieję, że się przyjmie, bo nie wygląda jakoś specjalnie dobrze, no ale za takie drzewko zapłaciliśmy 30 zł. Nie wiem, czy to jest dobra, czy zła cena, możecie mi dać znać, ale stwierdziłam, że muszę mieć to pierwsze drzewko, żeby zacząć sadzenie tych naszych drzew w ogródku, bo inaczej nigdy nie ruszę z miejsca w tym kierunku, a bardzo bym chciała, żeby na naszym ogrodzie był taki mini lasek.
więc to jest jakby początek, a ja kocham brzozy. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakie drzewo lubię najbardziej, wiecie, tak wizualnie, kocham brzozy, u nas dookoła jest ich dość sporo, ze względu na te szumiące, delikatnie liście, kolor, no wszystko mi się podoba w tym drzewku, one są po prostu piękne, także będziemy myśleć, gdzie je zasadzimy. Dzisiaj będzie sadzone na 100%. Bo ono jest takie, że już powinno być w gruncie. Oczywiście najpierw wsadzę je do jakiegoś tam wiaderka z wodą, żeby swoje odczekało i zobaczymy, będziemy was informować, czy brzoza odżyje u nas na ogródku. Ale było śmiesznie. Każdy sprzedawca na mnie zwracał uwagę. Jak szłam przez całe, bo to w Mercury Markecie kupiliśmy, w Mercury Markecie i ciorałam tą brzozą wszędzie dookoła. Szła brzoza i ja za nią. W pewnym momencie przestał mi działać aparat. Słuchajcie, to były najlepsze zakupy na ciuchach, jakich ja w życiu dokonałam. No jak z Pinteresta te niektóre rzeczy, ale nie będę zachwalała. I dostałam kwiaty. Tak, żebyś się ze mną już nie sprzeczała. Ja się nie sprzeczam? Dobra, nieważne. Dostałam kwiaty, to jest tym wszystkim najważniejsze i zeszło z nas. Zeszło z nas zło? Już jest dobrze? No, dostałam kwiaty. Czekały na mnie na drzwiach. Także przekochane. I wodę, bo myślałam, że dzisiaj padnę. Tak ciepło. Zero klimy. Ta bluzka jednak okazała się zbyt ciepła. Chociaż w sumie chodziłam tam w samym staniku i dalej byłoby mi za ciepło, więc nie miało to znaczenia, jakbym nie była ubrana, tak byłoby mi za gorąco. Natomiast mimo wszystko taka luźna bluzka super się sprawdziła, bo tylko mykałam między tym. Najgorzej było, jak sobie wpakowałam leginsy do koszyka, nie mogłam ich znaleźć. Myślałam, że w majtach będę chodziła po tym, albo któreś spodnie przymierzę, bo zgubiłam leginsy. A swoje? No. Tak mi się zamotały w jakąś bluzkę. Nie można zgubić swoje ubranie w sklepie. 15 minut, słuchajcie, szukałam w koszu. Centralnie bym je odwiesiła z jakąś sukienką czy bluzką, bo się tak zamotały w środku, a że to było ciemne, moje leginsy czarne, ni huhu nie widziałam. Natomiast dzięki Bogu mam gacie. Nie musiałam chodzić w majtach. A że mam beżowe, wyglądałoby jakbym chodziła bez. Mi się przytrafiają takie rzeczy. A to nie jest możliwe, zgubić ubranie w sklepie. Jest. Nigdy dzisiaj nie zdarzyło nic głupiego. Ja nawet kiedyś zaczepiłam sobie bluzkę na torebkę i prawie ją ukradłam. Ochroniarz nas złapał, bo pikała. A ja wychodzę jakby nigdy nic i jak mi spadła bluzka z wieszaka, tak się zahaczyła za torebkę i ja nie widziałam. I wychodzę tak, i ochroniarz, żeby wynosimy bluzkę. Ja mówię, panie, kto by tak kradł z tą całą metką na wierzchu? Tak, wisi ta sukienka, czy co tam była, jeszcze z moją siostrą była. Muszę spisać ostatnie sytuacje, które miałam i nagrać wam opowieści dziwnej treści, bo powiedziałam, że ja muszę łykać jakiś bilobil, bo ja ich po prostu zapominam, nie? U nas dzisiaj nowy przepis do przepisnika, który już wam zapowiadam. I mamy dzisiaj na obiad małże. Ale najlepszym hitem jest to, że Mikołajowi tak smakuje, że ten talerz jest jego, nie? On sobie tylko wyciąga po jednej i sobie otwiera, zjada i odkłada tutaj, jak widzicie. Tak, tu jest zapiekanka, która mu mega smakowała. Też będzie w przepiśniku, ale zapiekanka nie. Małże wygrały po prostu. Zobaczcie, co tu się... I radzi sobie lepiej Mikołaj niż ja z tymi małżami. I Krzyś razem wzięci. No. Jak się to wyjmuje? Pokaż. I Mimi ładnie, Miki ładnie odkłada tu muszelki i zabiera kolejną małże. Małże to są rare. No, także przepychota. Jeżeli ktoś lubi owoce morza, to naprawdę mamy świetny przepis. Ultra łatwy, bo on jest bardzo prosty. Tak, owoce... prosty i szybki. Tak, prosty i szybki. Generalnie to jest tak, że owoce morza bardzo szybko się robią. Tak samo krewetki. Krewetki najlepiej smakują bez żadnych takich dodatków, tylko podstawowy czosnek, natka pietruszki, tylko to trzeba odpowiednio zrobić i krewetki odpowiednio szybko zdjąć z patelni, żeby były zrobione, ale nie gumiaste. Mikołajowi niesamowicie smakuje. Naprawdę warto iść w owoce morza i czasami robić sobie taki zupełnie inny obiad, bo nie samym schabowym człowiek żyje, jak to
mówimy czasami, a mule nie są drogie. Są o wiele tańsze niż krewetki. Wiadomo, że tego mięsa nie ma tutaj jakoś strasznie dużo, no bo trzeba się trochę nabawić, ale cała przyjemność w tym, że to się je w zupełnie inny sposób, dostaniecie je nawet w Biedronce, więc smacznego. Trafiłeś taką dużą. Wow. No, otóż. A, ty sobie tak rozłupujesz najpierw. No, teraz ładnie mam. Sam. No, pokaż. A, ty już wyciągnąłeś. Ma. Generalnie, żeby zasadzić drzewko, to warto je zamoczyć tak na kilka godzin w wiaderku z wodą. Wiecie, żeby ono fajnie wyszło też z doniczki, żeby namokły te korzenie, wtedy ponoć lepiej się przyjmuje. Nasze drzewko leży 2 dni. Od tego, jak je przywieźliśmy, to leżało sobie 2 dni właśnie w wiaderku. Zobaczymy, co z niego będzie, czy ono zacznie rosnąć. Ono ma mnóstwo takich ususzonych gałązek, więc jesteśmy ciekawi, czy ono się weźmie do życia, czy to już jest takie padnięte drzewko, chociaż wydaje mi się, że wygląda nieco lepiej niż jak je przywieźliśmy. Więc zwiastuje to, mam nadzieję, dobry tego finał. Tutaj mamy je zamoczone w wodzie, tam. Także dzisiaj będziemy je sadzić. Stwierdziliśmy, że tutaj, gdzie mamy taką naszą pseudołąkę, gdzieś sobie po prostu je tutaj zasadzimy, bo chcemy i tak zrobić z tej strony taki ala lasek, więc będzie to dobry początek. No, gdzie mam kopać? Gdzieś tam. Potem będę narzekać, jak źle kopniesz. No, to pokaż mi, w którym miejscu. Bo tutaj nic nie będziemy robić, nie? Podjęliśmy decyzję, sadzimy tutaj. Na pewno ci będzie pasować? Twój tata jest mistrzem przesadzania drzewek. Jak coś, to go zapytam, jak mam go przesadzić. Będziemy sadzić drzewko. A gdzie jest drzewko? Oj, uważaj. Tam. Tak. Będziemy je wyjmować z donicy? No, musisz zostawić, kochanie, żeby się nie popsuło. Jejku, jaki ty jesteś silny, Mikołaj, nie wyciągaj. Mama ledwo niosła, a ty jesteś taki mały siłacz. Miu, miu, miu. No, miu. Czekaj, Mikuś. Cię wyciągnie. A, jest. Miu. No, myjesz. Ale to może z drzewkiem od razu wsadzę to, nie? Możesz z drzewkiem. Ja się... Kochanie, masz brudne skarpety teraz. Czemu wylałeś tą wodę? Mogliśmy podlać tą wodą drzewko. Ja się... Miki, zostaw tą brzozę! Nie, pozłamiesz ją! Mikusiu, nie rób! Nie rób, bo złamiesz ją. Nie łamij, bo już wykopałem dziurę. Idę szukać ziemi i rękawiczek. Chodź, Mikołaj, idziemy po rękawiczki dla mamy. Taki plan mam. Mama będzie sadziła drzewko razem z tatą i Mikołajem, tak? Dziękuję, kochanie. Ja. Mamy tutaj bluszcz. Strasznie mi się spodobało, jak byliśmy w Mrówce. One są już na takim jakby paliku. On był tej wielkości, tylko obwiązany o palik. Sam się po prostu oplótł, no nie? No tu widzę, że troszeczkę mu też pomogli. Natomiast długo te nasze... jak to się nazywa? Bluszcze leżały właśnie tam, gdzie coś kopie, one tam przy płocie. Ten się w ogóle przewrócił i jak widzicie, temu nic nie ma, bardzo ładnie rośnie, on też w ogóle szybko rośnie, bo zobaczcie, chcemy, żeby cały ten zbiornik na wodę on pokrył i zrobił się taki zielony zbiornik na wodę. A ten z racji, że leżał, strasznie się podniszczył, zeschły mu się, wiecie, listki i naprawdę myślałam, że nic z niego nie będzie. Bo zobaczcie, tutaj takie kawałki już można nawet oderwać. Bałam się, że on padnie po prostu, ale stwierdziłam, że i tak zasadziłam. 19 zł daliśmy za te bluszcze, no to spróbujmy. No i powiem wam, że się ogarnął do życia. Ma mnóstwo, to jest z tamtego, ale ma mnóstwo nowych listków, także to jest po prostu nie do zdarcia bluszcz. On ma być zimozielony. I tak, z tego co wiem, to takie właśnie listki są zimozielone. Jeżeli faktycznie on będzie takowy, to chcemy zasadzić go na całym tutaj płocie, żeby zrobił nam taki mur z zielonych listków, bo niesamowicie nam się podobają te wszystkie bluszcze, które są na tych panelach przy autostradach, tych wygłuszających. Oni tam mają wręcz klomby tych wszystkich osad.
klomby takich bluszczy. I stwierdziliśmy, że to będzie super. Krzysiek, ty powiedziałeś postapokaliptyczne płoty. Tak, mi się to bardzo podoba. Chcemy to na skarpach, ten agrowłókninę sobie tym też zakryć. Takimi bluszczami będzie super. Tak, tylko z tamtej strony, bo tutaj myślimy o czymś innym, jakimiś tak kamyczkami. No mamy mnóstwo pomysłów, natomiast okazuje się, że ta skarpa jest naprawdę mega długa i tych pomysłów musimy mieć jeszcze drugie mnóstwo. Myślisz, że to jest okej? A bo ty też najpierw przyjmiesz doniczkę, kochanie, może, co? Dobrze. No ty jesteś mistrzem, misiu. Jest git, no nie? Tak. Bo ja chcę trochę na spód i potem obsypać, nie? Dosyć suche to drzewo, takie trochę umierające wygląda. No, postapokaliptyczne. Nie wiem, czy ono się przyjmie, bo ono takie zeschnięte dość. Zobaczymy. No ma coś zielonego. No to co, mam pochyłdać z drugą stronę? Nie, dobrze jest. I tak na razie to jest tam. Na bluszcza też mówiłeś, że się nie przyjmie. A patrz, to mów jej tak, że się nie przyjmie i nie ma szans w ogóle, dupa z tego będzie. Drzewa tak lubią w ogóle rośliny, żeby je tak wygnoić. Tak. Bo to jest tak ziemia, którą wykopałem. Ona jest taka, my mamy tu bardzo gliniastą ziemię. Ona tak, jest, temu też sadzimy w taki sposób te nasze. Bo tu mamy samą glinę, tutaj nie ma normalnej ziemi. Jedna widzka pisała mi, że brzoza bardzo dużo wody wyciąga dookoła siebie. Tak. Mhm. No ale my tu mamy w cholerę, bo tam jest cieg na te. O, jak ci ładnie wyszło. No przy okazji. Okej. Okay. To jest super sposób. Zobaczcie, teraz tylko wsadzacie sobie drzewko, ciach. I gotowe. I gotowe i macie, nie trzeba się z tym pucyć tak strasznie, bo już macie gotowe, nie? Widzisz, mama potrafi nawet w bamboszach posadzić drzewo. Bambosze. Mama to jest sprytna. Najpierw sprawunki, teraz bambosze i drzewo. Trzeba jest pozbierać borówy, popatrz ile ich jest. Jeszcze tamte nie są zjedzone. Co my będziemy robić z tymi borówkami? Jutro zrobię śniadanie z borówkami. Jagodzianki byśmy mogli zrobić. O, tylko borówki amerykańskie to nie są te drobne, co z lasu. A do jagodzianek zazwyczaj są te malutkie, nie? Mikołaj, chcesz borówkę? Mamy strasznie dużo borówek. Popatrz się, Mikołaj i mama, popatrz. Popatrz, jaka borówa. Jej. Wow. Ogromniasta, prawda? Proszę. Ona jest praktycznie wielkości jabłka. O, no tak, kosmita, nie borówa. Mama, proszę. Op. Jem ci z ręki. Masz. Oła! Oła! Gryź! Chodźcie, pokażę wam pomidory. Mała, czuć, chodź, bo ty nie widziałaś naszych pomidorów nawet. Bo musiałem je podwiązać i to tak szaleńczo musiałem je podwiązać, bo zaczęły wszystkie leżeć. A to z tego powodu, że jest ich po prostu za dużo. Te krzaki już nie dają rady, musiałem je wszystkie powiązać, bo nie są w stanie tego utrzymywać. Wszystko leży na tym i się tutaj ociera, wiesz, od te deski. Bo tu wszędzie jest jeden pomidor, jak tak zobaczysz, chodź tutaj zobacz. Widzę, ale są takie super. Patrzcie. Ciach, 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 ciach. Pachnie. Tutaj tak pachnie. Ja pamiętam, u nas była pani Frania. I właśnie do niej przyjeżdżali, nie wiem, to jakaś rodzina i przywozili te pomidory, mama zawsze brała, babcia brała i tak pachniało, cały dom pachniał tymi pomidorami. A ja tu widzę, że tu jeszcze z kwiatki są. No tak, tu jest mnóstwo kwiatków. Ja nie wiem, czy to będzie jeszcze, wiesz, nowe pomidory z tego, bo już tych jest tutaj. Mikołaj! Ogrom, no nie? No ale te są super, takie wielkie. Piękne, brzydkie, brzydkie. Tylko nie wiem co, coś nam je je. Co ty? No. Chodź zobaczyć. Pokażę ci, jak znajdę go. Gdzież tutaj jest ujedzony. Aha. I tak samo mamy ujedzonego gdzieś tutaj głębiej. Widziałem. I tamten jest ujedzony. A te to w ogóle tragedia. Jakbyśmy mieli takie mieć pomidory. Widzisz? No tutaj jeden jest. Nie? Ja nie wiem. Patrz, żółty. Ja właśnie nie wiem, czy on jest żółty, bo się psuje. Czy żółty, bo robi się czerwony. Nie wiem. Bo jest bardzo dziwny ten krzak. To jest ogromny, popatrz. Ten krzak jest w ogóle taki chory, widzisz? No, on jest taki... Nieładny. Ten też nieładne są te tutaj w tych doniczkach. Jakby, nie wiem, nie rozumiem tego, bo ziemię mają tą samiutką, nawet te mają
lepiej, bo mają tylko tą dobrą, bez gliny, bez tak. niczego. No to jednak kompost też daje dużo. No. Bardzo dużo. Dlatego no, te kartony, jak się teraz tutaj obróć to... i popatrz na to. To musiałem podnosić, bo to wszystko leżało tutaj. Ale brzydactwa. Ogromne brzydactwa. Fajnie. Wielkie, wielkie, wielkie. No i pomidorki koktajlowe cały czas nowe dochodzą. Tylko się zbiera. Ciach. O, i mamy. Nie wiem, mi się wydaje, że myśmy zasadzili po prostu brukselkę bez brukselek, nie? Zasadziliśmy to dla liści. Ja mam wrażenie, że to wyjałowi okropnie ziemię i nic z tego nie będzie. Nie ma ani jednego zalążka brukselki. Nie no, no może jeszcze czas jest. Może to trzeba poczekać. Kapusta spoko, żyje po przesadzaniu. Ja już mam rękę do tego, kochanie. Widzisz, jak poszła fajnie? Mhm. Daliśmy siatkę z tego z okna, bo mieliśmy jedną, której nie zużyliśmy. No i super się sprawdza na to, żeby ślimaki tutaj nie przechodziły. Powietrze jest, deszcz przechodzi, a ślimaki nie włażą. No to jest super. Ślimaki kochają po prostu kapustę i cały czas zjadają. A akurat Pech chciał, że na tej skrzyni mamy cieńszą taśmę miedzianą taką przeciw ślimakom. I jak macie zamiar kupować, to bierzcie 5-centymetrową. Cześć! Mikołaj, widziałem twój mózg. Nie. No to. Nie widziałeś, tata. No, dokańczając, to tutaj mamy taśmę, która ma 3 cm, czy 2,5 i przez dwa, tą 2,5 cm te takie większe sztuki po prostu przechodzą i nic im ona nie robi. To nam się tak po prostu tutaj otwiera, ciach. Nic tu nie przelazło, wszystko się trzyma. Super to wymyśliłeś. Już by tego nie było, na pewno już by na nie było. Na pewno byłoby zjedzone już. No i marchewka nasza też super wyszła, natomiast musimy dosypać ziemi następnym razem, jak będziemy sadzić marchewkę, z tego względu, że spotkała się już z końcem naszej skrzyni i się marszczy. Tata! No. Dziękuję, koniec baterii. Pa, pa! Powiedz pa, pa. On zawsze pa, pa mówi, jakby już ostatnim smutny, sił. Nie, tak smutny. Powiedz pa, pa. Pa, pa. I odchodzi. Letting you in.